Czy masz świadomość? Norweskie władze wydały zalecenie zakazu używania telefonów komórkowych przez uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich. Norweski resort edukacji, wprowadzając regulacje, powołał się na badania PISA, PIRLS oraz ankiety uczniów. TVN24. Regulaminy wprowadzające zakaz używania smartfonów w szkołach mogą pomóc w łagodzeniu rozpraszania uwagi. Niemniej jednak do tego, aby środowisko uczenia się sprzyjało koncentracji, potrzebne jest jeszcze skuteczne egzekwowanie tego zakazu i inne strategie. Raport OECD. Na całym świecie prawie co czwarty kraj wprowadził zakaz używania smartfonów w szkołach. Raport UNESCO – Technologia jako narzędzie w edukacji. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani profesor Jagoda Cieszyńska-Rożek, która pracuje w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jest psychologiem i logopedą, dyrektorem merytorycznym w Centrum Metody Krakowskiej. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Pani profesor, jeszcze jeden cytat, zanim oddam pani głos. Proszenie dzieci, które nie mają jeszcze zdolności do samokontroli, o samokontrolę w korzystaniu z czegoś, co zostało zaprojektowane jako uzależniające, nie tylko czyni z rodziców policjantów, ale jest źródłem frustracji dla wszystkich, ponieważ jest to zadanie niemożliwe. Koniec cytatu. To są słowa Catherine Le Curie, prelegentki konferencji Uwaga Smartfon, która odbyła się w Krakowie w tym roku, w 2024. No i właśnie, tu się pojawia takie pytanie, pani profesor, czy smartfon i dostępne za jego pośrednictwem media społecznościowe to cyfrowe narkotyki, które mogą uzależniać nasze dzieci i młodzież tak samo jak papierosy, alkohol czy kokaina? Mogą oczywiście uzależnić, ale nie tak samo. Przede wszystkim oczywiście uzależniają, tak jak właśnie papierosy, alkohol czy kokaina, poprzez wydzielanie się endorfin. To są takie neurotransmitery, które powodują nasze uczucie radości, przyjemności i w związku z tym chcemy powtarzać tego typu działania. Ale u dzieci przede wszystkim, kiedy używają smartfonów i długo korzystają z wpisów, same wpisują, ale też czytają wpisy na mediach społecznościowych, gdzie jest dużo bardzo negatywnych informacji, także sporo hejtu, wydziela się kortyzol. A kortyzol to jest taki neurotransmiter, który bardzo negatywnie działa na pola czołowe. Pola czołowe w korze mózgowej to są te, dzięki którym my rozumiemy wszystko, co się dzieje wokół nas, nagrody i kary, budujemy obraz świata, także obraz samego siebie. I teraz jak popatrzymy na rozwój dziecka, mózg dziecka jest w nieustannym procesie rozwoju, jak mówił profesor Jerzy Wetulani. I wtedy, kiedy mózg się rozwija, nie wszystkie połączenia w korze mózgowej zostały ułożone, utrwalone, to się dopiero wszystko tworzy u dziecka. I w związku z tym, to o czym mówimy, że plastyczność mózgu, że dziecko wspaniale się rozwija, kiedy nabywa różnych doświadczeń, to wszystko prawda, ale kiedy mózg się dopiero rozwija, dochodzić może do patologicznej plastyczności, czyli tworzą się połączenia, których my nie chcemy wytworzyć. A więc na to pytanie tak postawione, odpowiadam, że właściwie dzieci uzależniają się bardziej i jeszcze bardziej negatywnie. Mhm.
To idąc dalej tym tropem, w 2020 roku zostało opublikowane badanie strukturalne i funkcjonalne korelaty uzależnienia od smartfonów, które właściwie chyba było pierwszym badaniem, które pokazało, że ubytek istoty szarej mózgu u osób uzależnionych od telefonów komórkowych to fakt, a nie jakaś zmyślona informacja. I podobne, tak przynajmniej odnotowują autorzy tego badania, podobne zachodzące zmiany zaobserwowano wcześniej u narkomanów. Badanie to dostarczyło, tak jak powiedziałem, pierwszych dowodów naukowych na istnienie wspólnych neuronalnych mechanizmów uzależnienia behawioralnego. Czy może to pani jakoś przełożyć na język zrozumiały dla zwykłych obywateli, którzy nas słuchają? Jak należy rozumieć to badanie? O czym nam ono mówi? Czym skutkuje w rzeczywistości ubytek istoty szarej mózgu? Jakie to ma konsekwencje dla dzieci? I czy jest to proces odwracalny? Takie pytania mogą sobie zadawać rodzice dzisiaj, no, setek tysięcy dzieci, które korzystają z smartfonów i którzy to rodzice, no, w taki czy inny sposób mogą dotrzeć do tych badań, natomiast no, niekoniecznie muszą je po prostu w pełni rozumieć, tak jak pani jako ekspert. Zanim opowiem o tym, które elementy w mózgu ulegają szczególnej tej patologicznej plastyczności, to jeszcze chciałam dla porządku powiedzieć, że badania dotyczące rozwoju dzieci pojawiły się już dużo wcześniej. Pierwszą taką książkę, Cyfrowa demencja, w 2013 roku wydał profesor Manfred Spitzer. To jest taka książka, którą mogą czytać także osoby, które nie w pełni rozumieją naukowe artykuły, takie, o których pan mówił. Ja zaraz do nich jeszcze wrócę. I Spitzer tam mówił dużo w ogóle o ekranach. I pojawiły się też badania Paclafa pod tytułem książka Zastygłe spojrzenie, które pokazuje pewne trendy w rozwoju mózgu u dzieci, a więc to było dość wcześnie. Jest też książka Aj mózg, jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości. To już było dawno, to było przed 15 laty. Oczywiście najnowsza książka Spitzera, Epidemia smartfonów i taki podtytuł, Czy jest zagrożeniem dla zdrowia, edukacji i społeczności, została wydana w 2023 roku. Także my wiemy już sporo. I najpierw powiem to, co chyba najistotniejsze będzie dla rodziców. Co się dzieje, kiedy dziecko korzysta ze smartfonów? Przede wszystkim, poza tymi strukturalnymi problemami, o których jeszcze opowiem, to przede wszystkim to, co można zauważyć. Kiedy dziecko korzysta ze smartfonu, eliminuje się ruchy akomodacyjne oka, czyli taka umiejętność dostrzegania tego, co blisko i co daleko. Ale także zawężenie pola widzenia. Obserwuję to badając dzieci. Te dzieci, które od najmłodszych lat dzieci dostają już smartfony w wieku 7, 9 miesięcy. Kiedy ja badam dzieci dwuletnie, które bardzo wcześnie dostawały smartfony i tablety, to są dzieci, które w wieku 2 lata, 2,5, 3 lata, 3,5 jeszcze nie mówią. I kiedy wykonuję różne zadania z tymi dziećmi, oczywiście testowe zadania psychologiczne, to widzę, że te dzieci widzą tylko środek pola widzenia. Jeśli klocki, układanki, obrazki są po lewej lub po prawej stronie pola widzenia, dzieci tego nie dostrzegają, ponieważ właśnie smartfon powoduje zawężenie pola widzenia. Ale jest jeszcze trzeci problem, mianowicie dochodzi do ograniczenia dowolnych ruchów gałek ocznych. Kiedy my spacerujemy, nasze gałki oczne, te, które my nimi kierujemy, czyli te znajdujące się, ten ośrodek znajdujący się w korze czołowej,
to wykonujemy od 40 do 100 ruchów gałek ocznych w ciągu 20 sekund. Wtedy, kiedy czytamy oczywiście książkę czy gazetę, nasze ruchy gałek ocznych to jest liczba od 40 do 55. I teraz uwaga, kiedy dziecko patrzy w ekran, ruchy gałek ocznych są mniej więcej od 5 do 7. Mówię w ciągu oczywiście 20 sekund. Ten ośrodek dowolnych ruchów gałek ocznych mieści się w korze czołowej, czyli tej najważniejszej korze, która, jeszcze raz przypominam, to będą funkcje poznawcze, to będzie osobowość, to będzie rozumienie wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Ale oczywiście to jeszcze nie wszystko. Kiedy badam dzieci, te, które, jak my mówimy, bardzo wcześnie były stymulowane przez wysokie technologie, one mają bardzo wyraźne zaburzenia uwagi i pamięci, ale także obserwujemy u dzieci, tych starszych, które ja badam, one do mnie przychodzą teoretycznie z powodu problemów w czytaniu i rodzice chcą sprawdzić, czy to jest dysleksja, czy nie. Te dzieci mają także zaburzenia emocjonalne, mają zachowania agresywne. One najczęściej się biorą z tego hejtu, który się w mediach społecznościowych wylewa, i to szczególnie jeśli chodzi o młodych ludzi. I to, co też pokazują badania psychologiczne, te dzieci nie rozwijają teorii umysłu drugiego człowieka. Czyli kiedy sobie oglądamy obrazki, historyjki obrazkowe, dzieci nie czytają emocji z twarzy czy z mowy ciała, nie rozumieją, dlaczego sytuacja tak się wydarzyła. I nie chodzi tylko o rozumienie przyczyna, skutek, ale chodzi o rozumienie, skąd takie zachowania u osób przedstawionych na ilustracjach, skąd takie zachowania się pojawiły. A teoria umysłu jest potrzebna do empatii, do rozumienia tego, że inni odczuwają także emocje, ale dzieci przede wszystkim muszą rozumieć swoje emocje. Stąd taka duża grupa dzieci z depresją w współczesnej szkole, bo dzieci nie potrafią same odczytywać swoich emocji i potem oczywiście nie odczytują ich u innych. No i oczywiście to, co się dzieje, to zaburzenia uwagi i pamięci. O tym już mówiłam, ale jeszcze raz chcę to podkreślić, ponieważ kiedy rodzice mnie pytają, co trzeba zrobić, żeby dziecko bardziej uważało, kiedy czyta, żeby rozumiało tekst, to ja zawsze odpowiadam, no trzeba uczyć czytać, tylko trochę inaczej. No to teraz wrócę do tego pytania, od którego pan redaktor zaczął, a mianowicie, co się dzieje w korze mózgowej. Te badania, które pan redaktor cytował, mówią o mniejszej objętości kory w tych obszarach skroniowych. Obszary skroniowe to jest rozumienie języka, ale to nie tylko tam stwierdzono mniejszą objętość istoty szarej, ale także stwierdzono tę mniejszą objętość w wyspie. Już nie będę mówiła, że tam lewa, przednia, to nie jest aż tak istotne dla rodziców. Ważne jest, że wyspa to jest takie miejsce, które warunkuje właśnie uwagę, emocje, empatię, podejmowanie decyzji. I to, co dla mnie jest niezwykle ważne, zaobserwowano też mniejszą objętość istoty szarej w takich okolicach przy hipokampie, tak zwana okolica przyhipokampalna. A hipokamp jest odpowiedzialny za uczenie się, za zapamiętywanie się, zapamiętywanie wszystkiego. I badania pokazały także, że w zakręcie obręczy, gdzie przetwarzane są emocje, także dochodzi do obniżenia aktywności, bo tutaj mamy dwa problemy. Zarówno struktura się zmienia, czyli zmniejsza się objętość szarych komórek,
ale także zmienia się funkcja, dlatego że niektóre połączenia znikają. A na przykład kora obręczy ma bardzo ważne połączenia z ciałem migdałowatym, który znowu jest odpowiedzialny za uwagę, pamięć. I to ciało migdałowate, ukochane przeze mnie, to jest niesłychanie ważne miejsce, które pozwala właśnie rozumieć drugiego człowieka, wchodzić w emocje. Hipokamp jest także strukturą, w której następuje neurogeneza, czyli rodzenie się nowych neuronów. Bo pytał pan redaktor, czy to wszystko, co się dzieje, jest nieodwracalne. Teoretycznie jest odwracalne, ale proszę spojrzeć na takie obserwacje. Kiedy ktoś, starsze osoby idą na emeryturę i zapadną przed telewizorem i oglądają przez wiele godzin, także korzystają ze smartfonów, jak bardzo szybko pojawia się demencja u stosunkowo młodych osób. Osoby aktywne intelektualnie, możemy słuchać wspaniałych wykładów profesorów w wieku 70 paru, nawet 80 paru lat, pod warunkiem, że ich struktura hipokampa jest aktywna dzięki temu, że nieustannie się uczą. A więc możemy powiedzieć tak, że dorośli, jeżeli zadbają o tę neurogenezę, o rodzenie się nowych neuronów, to nie jest wcale takie łatwe, bo to wymaga nie tylko uczenia się, ale także ruchu. No to ewentualnie mogą odwrócić ten niekorzystny trend. Natomiast u dzieci to nie jest takie proste, ponieważ u dzieci dopiero tworzą się te ważne połączenia. I kiedy patrzę na obecną młodzież, to moi studenci problemy z czytaniem mowy ciała, a przecież to jest ważne, my kształcimy terapeutów, logopedów, którzy będą czytali nie tylko mowę ciała dzieci, ale także rodziców, muszą umieć wejść w tę rozmowę. I młodzi ludzie no, właściwie nieustannie sprawdzają swoje smartfony. Tu opowiadałam studentom o nowych badaniach, które pokazały, że jeśli student odłoży do pudełka swój smartfon, to więcej zapamiętuje z wykładu. Do pudełka, które było specjalnie przygotowane przed wejściem na salę, więcej zapamiętują niż ci, którzy mają przy sobie smartfony, choć z nich nie korzystają. Po prostu mózg działa w taki sposób. I teraz opowiadają mi moje koleżanki, które wykładają na uczelni, na uniwersytecie, że wielokrotnie w czasie wykładu student wychodzi sprawdzić swój smartfon, no bo nie wolno im używać w czasie wykładu. I to jest bardzo niepokojące, ponieważ widzę, że to pokolenie, które wyrosło już ze smartfonami, to jest pierwszy, drugi, trzeci rok studiów, oni zupełnie inaczej się uczą bycia z drugim człowiekiem. Myślę, że to były te najważniejsze rzeczy dotyczące badań, na które pan redaktor się powoływał, ale jeszcze raz chcę powiedzieć, że my trochę inaczej musimy myśleć o uzależnieniu, które występuje u dzieci, bo badania pokazały, że 9-miesięczne dzieci spędzają ze smartfonem 40 minut, 12-miesięczne godziny, 24-miesięczne 1,5 godziny, a 3-4-letnie po 2-3 godziny dziennie. To musi doprowadzać do zmian w rozwoju kory mózgowej dzieci. To jak pani tak opowiadała, to z jednej strony przechodzą mi ciarki po plecach, myśląc o tym, jaki to może mieć wpływ na te dzieci i na przyszłość zarówno ich, jak i ich rodzin, kiedy dorosną, ale też w ogóle świata.
Z drugiej strony przypomniała mi się taka wypowiedź jednej z uczestniczek konferencji dotyczącej smartfonów, w której uczestniczyłem jakiś czas temu, pielęgniarki, która mówiła, że jest przerażona tym, że matki rodzące dzieci, które zostają w szpitalach jeszcze na porodówkach, one przebijając te dzieci, czy jakoś się tam nimi zajmując, no już wtedy podtykają im te smartfony. No, po prostu jak ja tego słuchałem, no, wierzyć mi się w to nie chciało. Natomiast nawet jeżeli to jest 7 miesięcy, to chyba już i tak jest no zatrważające. Tak, to prawda. I tu przypomniało mi się mój pobyt z moim wnukiem w szpitalu. Wymienialiśmy się, miał 7 miesięcy, miał zapalenie płuc i wymienialiśmy się z jego rodzicami i ja tak, żeby nie, nieustannie być z nim. Nie przy nim, tylko z nim. 7 miesięcy to jest niezwykle ważny czas do uczenia się mowy. Patrycja Kul mówi, że dziecko uczy się mowy, zanim wypowie swoje pierwsze słowa. To jest czas słuchania, wchodzenia w dialog poprzez sylaby. I muszę powiedzieć, że wiele osób patrzyło na mnie trochę jak na nawiedzoną osobę, bo pozostałe dzieci dostawały smartfony. Nie wiem, po co ci rodzice w takim razie, no zwykle to były matki i babcie, po co one tam były. Skoro dzieci nawet nie nawiązywały kontaktu wzrokowego z rodzicem, stąd potem no, bardzo, bardzo duża grupa dzieci niemówiących. To wydaje mi się niezwykle ważne i my w katedrze prowadzimy takie spotkania z rodzicami, także w szpitalu. W tej chwili mamy bardzo ścisłą współpracę z oddziałem wcześniaków, żeby pokazać rodzicom, co jest ważne w kontakcie z dzieckiem. I jeszcze taką historię opowiem. Mam kolegę, który jest chirurgiem dziecięcym, no i bardzo często prowadzi operacje no, dość skomplikowane, kiedy dziecko na przykład połknie, jak to się zdarzało, połknie. Jakiś przedmiot, zdarzało się, że były to baterie od pilotów, i czy wkładają sobie do ucha czy do nosa na przykład jakiś groch czy fasolkę. No i przyszła matka z takim dzieckiem, które no, już nie mogła wyjąć tego z groszku z ucha. I się okazało, że no, szybko musi być przeprowadzona częściowa operacja i mama mówi do lekarza tak, proszę poczekać, ja tylko zrobię zdjęcie i wrzucę je na Facebook. To wydawało mi się jeszcze bardziej przerażające. Oczywiście mój kolega wyprosił ją za drzwi i powiedział, że sam zostanie z dzieckiem i nie pozwolił jej zrobić tego zdjęcia. Proszę pomyśleć, jak ludzie zaczynają żyć życiem, które nie jest życiem prawdziwym. Jej własne dziecko cierpi, płacze, a ona chce zrobić zdjęcie. Widziałam takie zdjęcia także dzieci, które mają zaburzenia rozwoju i na przykład na łące zjadają odchody krowy czy psa, i rodzice potrafią zrobić zdjęcie i włączyć je do sieci. To się wydaje nieprawdopodobne. Dlaczego to tak podkreślam? Dlatego, że my musimy zacząć od edukacji rodziców. No to chyba jeszcze bardziej mnie pani przeraziła tym przykładem tej matki, która robiła zdjęcie dziecka. Tak mi się skojarzyło, że właściwie, jak czytałem kilkanaście lat temu Huxleya, Nowy Wspaniały Świat, gdzie on tam w jednym z rozdziałów wspomina, czy opisuje dzieci na szpitalnych łóżkach, które się warunkuje już do życia jako dorosłe,
odpowiednimi treściami wpuszczanymi w uszy, to myślę, że sobie nawet wtedy nie wyobrażałem, że może być coś jeszcze gorszego, o czym pani dzisiaj właśnie przed chwilą opowiedziała. Czyli o tym, że po prostu no tutaj właśnie rodzice mają tak, już tak, nie wiem, umeblowane głowy przez rzeczywistość, że posuwają się do takich aktów. Dobrze, idźmy dalej. Pani profesor, obowiązuje odgórny ogólnopolski zakaz wnoszenia do szkół alkoholu, papierosów, kokainy. To jakby jest naturalne właściwie, że no, gdyby nagle ktoś uznał, że trzeba ten zakaz znieść i można na teren placówek szkolnych czy przedszkolnych ten alkohol, papierosy i kokainę wnosić, to pewnie zrobił się niesamowity raban, mówiąc kolokwialnie, w debacie publicznej. Natomiast takiego ograniczenia nie ma w przypadku smartfonów. Co pani na to? No, tu jest sytuacja trudna, bo rodzice oczywiście będą mówić o tym, że chcą mieć kontakt z dzieckiem, szczególnie te dzieci, które wracają same do domu ze szkoły. No, mówię tu o starszych dzieciach, choć to się zdarza, że i dziecko z trzeciej, czwartej klasy idzie, wraca samo ze szkoły. Tak kiedyś przecież też było, teraz czasy oczywiście się zmieniły. I tutaj uważam, że należałoby postawić sprawę tak, jak to jest w wielu krajach i też muszę powiedzieć, w niektórych szkołach prywatnych. A mianowicie dziecko ma prawo przyjść do szkoły ze smartfonem, oddaje go. Są specjalne takie pudełka, gdzie się odkłada te smartfony, i jeśli rodzic przecież wie, że kiedy dziecko jest na lekcji, no to jest zabezpieczone. Gdyby rodzic chciał przekazać dziecku jakąś informację, to po pierwsze może napisać SMS, który dziecko potem odczyta, przekazać to w sekretariacie. Natomiast po zajęciach dziecko może zabrać swój smartfon i wrócić do domu. Ja myślę, że szkoła nie jest aż tak wielkim problemem. Bo tam dzieci są jednak zajęte, a przynajmniej powinny być. Szczególnie te małe dzieci mają dużo aktywności i one nie mają powodu korzystać ze smartfonu. Problem to jest dom, bo jak sobie policzymy, ile godzin dziecko w domu gra na smartfonie, ile sprawdza różnych filmików, o których w ogóle rodzice nie wiedzą, co tam dzieci oglądają, no to wydaje mi się wielkim problemem. Ale oczywiście ten zakaz posiadania przy sobie smartfonów, oczywiście natychmiast bym wprowadziła, bo już badania pokazały, te badania, o których już mówiłam, to były badania dotyczące studentów, ale duża grupa studentów była badana, to były badania amerykańskie, pokazały wyraźnie, że dziecko, kiedy ma ten smartfon, czy student, kiedy ma smartfon przy sobie, ciągle o tym myśli, żeby sprawdzić. I jeszcze taką historię opowiem. Otóż studenci prosili mnie, żebym wyznaczyła termin zerowego egzaminu, bo nie chcą mieć tak dużo egzaminów w sesji. Wykłady ze mną się skończyły, ten egzamin zerowy mógłby być. Ja im na początku wykładu podałam jakieś dwie czy trzy propozycje i powiedziałam, że no to czekam na mail od starościny. Wykład się skończył, ona do mnie podchodzi i mówi: tak, już uzgodniliśmy i wybraliśmy ten termin. Ja naprawdę nie widziałam, żeby oni mieli te smartfony w ręce. Oni robią to tak, to leży na udzie, i oni potrafią patrzeć na mnie, niby notować wykład i tam sobie klikać. No, to w pewnym sensie jest to przerażające, ale z drugiej strony my musimy myśleć o tym, co zrobić, żebyśmy nie głosili tutaj teraz takich postulatów, że będziemy amiszami i nie będziemy mieć smartfonów, komputerów, internetu i tylko będziemy przy lampie naftowej. No ja mam pewien pomysł, ale o tym potem.
No właśnie, to idźmy dalej. Instytut Spraw Obywatelskich jakiś czas temu wysłał do minister edukacji narodowej apel pod tytułem Czas na higienę cyfrową. I dostaliśmy na ten apel, Państwo możecie go oczywiście odnaleźć na stronach Instytutu Spraw Obywatelskich, publikowaliśmy go w tygodniku. Dostaliśmy odpowiedź na ten apel, i w tej odpowiedzi Ministerstwo Edukacji Narodowej pisze, cytuję, pisze specjalista, dyrektor ministra. Tak, można więc rozważyć zakaz korzystania ze smartfonów przez dzieci w przedszkolu. W wypadku szkół, jeśli w ogóle, mógłby on dotyczyć wyłącznie najmłodszych uczniów. Dla pełnego zakazu korzystania z nich we wszystkich szkołach i placówkach nie ma, jak się wydaje, oparcia w badaniach. Koniec cytatu. I tutaj pytanie do pani profesor, gdyby była pani doradcą ministra edukacji, co by pani rekomendowała pani minister edukacji Barbarze Nowackiej? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Zaraz odpowiem, tylko jeszcze chcę podkreślić, że to nie jest tak, że nie ma dowodów na to, że to źle działa. To nieprawda. I Amerykańska Akademia Pediatryczna i Kanadyjskie Towarzystwo Pediatryczne wydało taką informację, że dzieci w ogóle w wieku przedszkolnym w ogóle nie powinny korzystać nawet z tabletów. Więc my wiemy, że to źle działa. Ja oczywiście mam wielką nadzieję, że pani ministra Nowacka pochyli się nad tym problemem, bo mówienie, że zakażemy w przedszkolu, to ja zawsze mówię tak, jeżeli dzieciom w przedszkolu nie dajemy kebabów i frytek, to nie możemy im też dawać do przetworzenia w ich korze mózgowej czegoś, czego nie przetworzą. Tak jak ich żołądki nie strawią pewnych pokarmów, tak ich kora mózgowa nie przetworzy pewnych bodźców, mówię tu i o obrazach, i o dźwiękach. I to w przedszkole to jest jasna sprawa, że nie. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę, to uważam, tak jak już wcześniej powiedziałam, że dzieci nie mogą przy sobie mieć smartfonów, mogą je odłożyć w sekretariacie czy u swojego nauczyciela wychowawcy do pudełka. Tam są takie specjalne przegródki według alfabetu, układają to dzieci i tutaj nie ma żadnego problemu. Wiem, że nie da się zakazać, ponieważ rodzice będą mówili, że tam chcą przypomnieć dziecku o tym, czy o owym, czy chcą się przekazać im informację, że po szkole ma iść nie do domu, tylko do babci czy do cioci. To tego nie przewalczymy, ale możemy przewalczyć to, żeby dziecko nie korzystało, nie myślało nawet o możliwości korzystania ze smartfonu w szkole. Ale jeszcze raz podkreślam, że my powinniśmy zacząć od edukacji rodziców, ponieważ dziecko spędza większą część swojego życia w domu i największy problem, największe uzależnienie to jest wielogodzinne granie w sobotę i w niedzielę. A to jeszcze na chwilę wrócę, bo powiem szczerze, że ja nie znam tych. Nie kojarzyłem do tej pory tych oświadczeń Akademii Pediatryczną. Pediatrycznej Amerykańskiej i Kanadyjskiej.
I te stanowiska bych chciał odnoszą się do dzieci w jakim wieku? Tak, od zera do drugiego roku życia w ogóle nie powinny patrzeć w ekran. Od trzeciego roku do piątego, to nie wiem, co się stało między drugim a trzecim, ale od trzeciego do piątego godzina dziennie tylko telewizji bez przemocy, czyli jakieś filmy dla dzieci, ale bez przemocy. Między szóstym a dwunastym rokiem życia to te akademie rekomendują 2 godziny telewizji bez przemocy i od 13 do 18 roku życia 2 godziny bez przemocy. Natomiast gry u tych starszych dzieci od 13 roku życia 30 minut dziennie. Aha. A to niech mi pani wytłumaczy, bo ja cały czas mam z tym jakieś wyzwanie, być może czegoś nie rozumiem. Bo tak się czasami zastanawiam, że gdy mamy, nie wiem, alkoholika, albo to akurat takie bardziej powszechne i jakby zrozumiałe w polskich rodzinach, albo narkomana, który, nie wiem, tam sobie wstrzykuje taki czy inny narkotyk strzykawką. To kiedy takich ludzi chcemy odzwyczaić chcemy ich wzmocnić, odzwyczaić od tego ćpania, alkoholizmu, to tak mi się wydaje, ja się nigdy oczywiście tym nie zajmowałem, ale raczej preferuje się no, takie odstawienie na 100%. I trudno wyobrazić sobie, że taki człowiek się odzwyczai, kiedy on będzie raz w tygodniu sobie tą działkę wstrzykiwał, albo raz dziennie, albo będzie co trzeci dzień kieliszek wypijał. Natomiast w przypadku właśnie tych różnych rekomendacji, różnych ciał i ekspertów, w przypadku smartfonów, o tym tego się nie zauważa. Ja rozumiem oczywiście całą otoczkę, o której też pani wspomniała wcześniej, że dzisiaj bardzo trudno w tej rzeczywistości naszej technologicznej i społecznej sobie to wyobrazić, ale tak na logikę, to jakby pani rozwiązała tutaj ten dylemat, czy ten, nie wiem, być może moje jakieś dziwne kojarzenie kropek? Nie, oczywiście to jest bardzo słuszne kojarzenie kropek i teraz zasada jest taka, jeżeli to uzależnienie, jak powiedziałam, przynosi pewne korzyści dla struktury mózgu, czyli wydzielanie tych endorfin i oksytocyny i to wszystko powoduje, że się chętnie uzależniamy. I ja bym chciała dzieci uzależnić od czytania. I my robimy takie badania już 20 lat i sprawdzamy, jak te nasze dzieci, które bardzo wcześnie, my uczymy czytać bardzo wcześnie dzieci. Mamy już w Polsce takie przedszkola i takie żłobki, gdzie 10-miesięczne dzieci uczą się samogłosek. Nasze dzieci z reguły czytają między 3. a 4. rokiem życia, czytają już książki. I te dzieci, ja potem śledzę, no, część z tych dzieci to już są osoby, które skończyły studia, jakie ważne jest dla nich czytanie i jak oni potrafią sobie dozować grę na komputerze czy użycie smartfonów. To są dzieci, które to już jest młodzież, jak powiedziałam, niektórzy skończyli studia, którzy chętnie korzystają, bo dzisiaj nie da się nie korzystać z internetu. No w końcu nasza rozmowa by się nie odbyła, gdyby nie internet. Ale potrafią sobie dozować. A to trzeba zacząć bardzo, bardzo wcześnie, bo ja znam też dorosłe osoby uzależnione, bardzo inteligentne osoby, które jak zaczęły się grać w różne gry takie wciągające, grupowe, zawsze to tłumaczyły tym, no ale to grupa gra, to my jesteśmy tutaj razem. No a potem przychodzili i prosili o pomoc w odstawieniu tego. To się, tak jak pan powiedział, to się nie da zrobić tak, że alkoholik powie, to ja tylko jeden kieliszek wypiję. To tak nie funkcjonuje. I te dorosłe osoby, które przeszły przez terapię, mówią mi, że
nie grają, po prostu wyłączyły sobie to w komputerze, bo inaczej znowu tak by się to skończyło, że całe noce grają, rano idą do pracy, a próbują dzieciom swoim powiedzieć, że granie przez wiele godzin nie jest dobre. To jest trudne i wciąż uważam, że powinniśmy pokazać rodzicom, jak wspaniale rozwijają się dzieci, kiedy my je uzależniamy od czytania, także oczywiście od ruchu, od sportu. I wtedy one potrafią sobie dozować to, co dla innych dzieci jest tylko jedynym sposobem na spędzanie wolnego czasu. No tak, to faktycznie jest trudne. Ja pamiętam swój okres przyspawania i ćpania smartfonowego, który datuje na lata 2014-15 i 2000, trwało to kilka lat. Później się od tego ćpania odzwyczaiłem radykalnie, pozbywając się smartfona. I wiem, że było to trudne, a jestem osobą dorosłą, więc po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak, co przeżywają dzisiaj polskie rodziny i rodzice, i dzieci tych rodziców, którzy jeszcze, no właśnie tak jak pani powiedziała, częstokroć oni sami są uzależnieni od telefonów. Ale wrócę do tego pytania, bo pani odpowiedziała częściowo między wierszami albo wprost, ale mimo wszystko postawię jeszcze raz to pytanie, tak bardziej zdecydowanie, że gdyby pani była doradcą ministra edukacji, to co by pani dzisiaj rekomendowała? Absolutny zakaz posiadania telefonu, smartfona przy sobie, to znaczy w plecaku, w kieszeni, oddawanie smartfonów nauczycielowi lub w sekretariacie. To absolutnie. A co odpowiedziałaby pani rodzicom, którzy mówią, że dzieci muszą mieć przy sobie cały czas smartfon, ponieważ rodzice potrzebują mieć kontakt ze swoimi dziećmi? Ja tutaj, zanim pani odpowie, przypomina mi się taka scena, która znowu wywołała u mnie dreszcz, bo ja sobie w sumie z tego nie zdawałem sprawy do tej pory. Jak prowadziłem panel na forum w Karpaczu, forum ekonomicznym, właśnie o smartfonach, tam byli goście z zagranicy, z różnych krajów. Jeden z nich powiedział, że no, rodzice właśnie mają taką wymówkę, bo rodzice włączają sobie tryb śledzenia trasy dziecka i oni cały czas jakby mają pod kontrolą dzięki tym smartfonom te dzieci. I co tu się pani profesor zmieniło w tym świecie? Ja pamiętam, no co prawda urodziłem się w 1974 roku, czyli 50 lat temu, ale co się zmieniło po drodze, że doszliśmy do takiego momentu, że rodzice po prostu mają takie pomysły i robią takie rzeczy? Tak, zmieniły się dwie rzeczy. Zmieniła się jakość życia w tym znaczeniu, że no dzisiaj już niechętnie pozwala się dzieciom na samodzielne wędrowanie, tym małym dzieciom na samodzielne wędrowanie ze szkoły do domu. Ale te starsze dzieci oczywiście przecież samodzielnie chodzą. Zmieniło się poziom zaufania rodziców do dzieci i odwrotnie. To jeżeli rodzic potrzebuje takiej kontroli, to jak chodzi o małe dzieci, to przecież jak sobie włączy Znajdź, to jak dziecko oddało w sekretariacie czy nauczycielce ten telefon, to rodzic wie, telefon jest w szkole, to znaczy dziecko jest w szkole. Mogą sobie potem sprawdzić. Tylko zastanawiam się, co robią w takim razie ci rodzice w swojej własnej pracy, że mają czas na nieustanne sprawdzanie, co dzieje się z dzieckiem. I na dzwonienie do dziecka. Ja nie znam takiej sytuacji w szkole, do której chodzi mój wnuk, żeby rodzice dzwonili do dzieci. To jest wymówka, która jest spowodowana tym, że rodzicowi się nie chce walczyć ze swoim dzieckiem, z tym jego uzależnieniem. Dlatego uważam, że to wszystko trzeba zacząć od początku, to znaczy od niemowlęctwa. Trzeba pokazywać, jakie korzyści ma dla jednej i drugiej strony, dla budowania relacji między dzieckiem i rodzicem, jakie korzyści ma
granie, ale w grę planszową, wspólne podejmowanie działań i jakie to są korzyści nie tylko dla budowania relacji, ale jak się okazuje także dla poziomu intelektualnego, dla najważniejszych funkcji, takich właśnie jak pamięć, jak kontrola wykonawcza i kontrola poznawcza i przede wszystkim uwaga. I jeśli my tego nie zrobimy, to rodzice zawsze będą wymyślać, że muszą mieć dziecko pod swoją kontrolą, tylko dziwnie jakoś, jak w sobotę i w niedzielę tego nie kontrolują, kiedy dziecko gra nieustannie. No tutaj, jak pani mówiła, to ja się oczywiście zgadzam, że to trzeba przede wszystkim zacząć, znaczy może nie przede wszystkim, ale że rodzice w tej układance są hiperważni, rodzic jest hiperważnym aktorem, żeby tą układankę inaczej poukładać te puzzle. Natomiast ciekaw jestem pani zdania na temat. Wydaje mi się, że kluczowego aktora, który właściwie bardzo często jest pomijany w tych dyskusjach o tym, jak tą układankę na nowo poukładać, czyli od wielkich korporacji, które umeblują głowy tym rodzicom, meblują nam wszystkim głowy, jak ważne i potrzebne są ich produkty, ich usługi, właśnie związane z całą cyfryzacją i smartfonizacją. O tym dość dobitnie, i za to jestem wdzięczny profesorowi Spitzerowi, pisze w swoich książkach, ale eksperci w Polsce, kiedy ich pytam o różne, o właśnie o ten obszar, to no bardzo tak ślizgają się po temacie. Rzadko kiedy ktoś w Polsce powie o tym otwarcie, to co mówi profesor Spitzer, a po wpływu właśnie dużych korporacji, które zarabiają olbrzymie pieniądze na tym, żeby właśnie rodzice postępowali w taki, a nie inny sposób, i które to korporacje tworzą taki klimat, w który później wpadają ci rodzice. Oczywiście każdy ma swoją głowę, jako osoba dorosła, to powinien po prostu takie rzeczy zauważać, ale mam wrażenie, że tego jest tak dużo, że właśnie ci rodzice też nie zauważają tego aktora. My jako Instytut Spraw Obywatelskich w ogóle zwróciliśmy się z apelem do rządu, żeby wprowadził na wzór funduszu korkowego. To jest dla tych państwa, których nie wiedzą, taki fundusz, gdzie pieniądze, część zysków, podatków płacą firmy produkujące alkohol, płacą na szeroko rozumianą profilaktykę albo też wręcz leczenie alkoholizmu w Polsce, żeby taki cyfrowy fundusz korkowy powstał w Polsce właśnie na wzór tego funduszu alkoholowego. No i żeby z niego po prostu płacić albo za profilaktykę, albo za kampanie edukacyjne, albo wręcz za leczenie, bo często gęsto po prostu rodziców, rodzin nie stać na to, żeby takie dziecko wyleczyć, a to są chyba dość długotrwałe procesy i kosztowne, nie ma specjalistów na rynku, trzeba za to płacić. No i skąd ci rodzice mają brać pieniądze? A ten aktor biznesowy właściwie nie pojawia się w tych naszych dyskusjach o tym problemie, a siedzi sobie cichutko i zarabia olbrzymie pieniądze. Co pani na to? Tak, to racja, że należałoby włączyć też większą grupę naukowców do badań, żeby pokazać, jak negatywnie na rozwój dzieci wpływają wysokie technologie. Kiedy my zaprosiliśmy profesora Manfreda Spitzera do Krakowa, mówię Spitzer, bo profesor Manfred Spitzer jest Niemcem, więc czytam jego nazwisko tak, jak się czyta niemieckie nazwiska. Więc ja rozmawiałam z profesorem Spitzerem przez 3 dni, bo konferencja trwała 1 dzień, a potem 2 dni zwiedzaliśmy Kraków i pytałam go o różne projekty i mówił właśnie o programie Baby First. To jest taki program, który zachwalany jest przez różne
korporacje jako program uczący małe dzieci mowy, a także rozwijający ich intelekt. I profesor mówił, że były takie badania, gdzie była grupa naukowców, którzy pokazywali, co się zmienia w mózgu dziecka, jak się zmienia mózg dziecka, kiedy ono za wcześnie jest poddawane wysokim technologiom. No i mówili oczywiście ci, którzy na tym zarabiają, a to przynosi ogromne zyski. Wszystkie tego typu aplikacje dla dzieci. Oni mówią, że to są aplikacje dla dzieci, a więc bezpieczne. One przynoszą zyski i tylko o to chodzi. I jak z tym walczyć? Przede wszystkim, w ogóle wszyscy musimy z tym walczyć, umiejętność różnicowania źródeł, które są, na których opieramy naszą wiedzę. Tego w ogóle rodzice nie potrafią zrobić. Ktoś napisze, że coś jest świetne i od razu wszyscy muszą to mieć. Jakaś celebrytka opowie, że dziecku kupiła nowy smartfon i że ma fantastyczną aplikację dla dzieci. To jest w tej chwili bardzo modne. Aplikacja dla dzieci i to już jest bezpieczne. Tak, to powoduje, że rodzice mają ogromnie mało wiedzy na ten temat, co się dzieje w mózgu dziecka. Jeszcze no, to nie jest anegdotka, profesor Spicer o tym mi opowiadał. Jego dzieci dostały komputery dopiero po 12 roku życia, ponieważ no, badania pokazały, że mniej więcej do 12 roku życia najważniejsze połączenia w korze mózgowej się tworzą. Oczywiście my tego nie możemy zrobić, bo już w pierwszej klasie dzieci mają lekcje informatyki, używają komputera, ale możemy pokazywać poprzez no, chociażby taką audycję, jak pana program, jak można wpłynąć negatywnie, a jak pozytywnie na rozwój dzieci. To wszyscy chcieliby, żeby dzieci uczyły się, wszystkie dzieci mają zostać informatykami albo lekarzami, i wszystkie dzieci mają być super inteligentne i doskonale mówić w obcych językach, bo już nie tylko w języku angielskim, ale jeszcze w hiszpańskim, który jest przecież takim językiem no, niezwykle często używanym. I ja chciałabym pokazać, co zrobić, żeby dziecko właśnie się tak rozwijało, jak rodzice chcą. Ale to jest, no, to jest czasami myślę, że syzyfowa praca, ale ile uratujemy dzieci, to będzie cudowne. A chciałam powiedzieć, że badam bardzo dużo dzieci w wieku 5, 6, 7, 8 miesięcy, które nie mają kontaktu wzrokowego z rodzicami, nie rozwijają języka i nie rozwijają się w związku z tym, ale potrafią obsługiwać smartfon i tablet. To jest przerażające. No tutaj z kolei dwie refleksje. Jedna to w międzyczasie, jak pani mówiła, odpowiadała na pierwsze pytanie. Ja sobie spróbowałem, bo pierwszy raz słyszałem o tej książce Zastygłe spojrzenie. To trudno ją właściwie już dzisiaj dostać w jakiejś sprzedaży. Trudno ją kupić, widzę. A to też wartościowa informacja, że już tak dawno ta publikacja została wydana, no i właściwie zarówno no, powinniśmy też o tym mieć taką świadomość, że to nie jest tak, że rozmawiamy o problemie, który się pojawił kilka lat temu, tylko specjaliści znają ten temat od wielu, wielu lat. Tylko właściwie nikt nie specjalnie jest zainteresowany, żeby coś z nimi zrobić. Natomiast druga kwestia to jest taka, to też jakby pierwszy raz o tym usłyszałem, więc jakby pani mogła, nie wiem, czy do końca dobrze zrozumiałem ten program Baby First, to chodzi o to, że to jest program korporacji, które dzięki aplikacjom jakimś uczą, podsuwają je rodzicom, żeby dziecko się uczyło mówić, tak? Tak, to jest dla niemowląt. To jest program komputerowy dla niemowląt. Okej, okay. W ogóle to sobie pójdę tym tropem już po zakończeniu rozmowy z panią, ale brzmi to bardzo, znowu bardzo jakoś przerażająco. A jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć taką, która no, może ułatwi naszym słuchaczom zobaczenie, co się dzieje z dzieckiem.
Jest taka słynna fotografka amerykańska, nazywa się Donna Stevens, i ona robiła sesję. Jest taką osobą bardzo znaną, no i pewnie przychodzili do niej rodzice dzieci raczej zamożnych, żeby właśnie jej ją poprosić o fotografowanie dzieci. I ona robiła te zdjęcia, dzieci patrzyły na ekran i to nie, że oglądały coś. Nie, patrzyły właściwie, to było dla niej przerażające, patrzyły w obiektyw, czekając, aż tam się coś pojawi. I te zdjęcia można obejrzeć sobie na YouTubie, Donna Stevens wpisać, i to, co ja zaobserwowałam, bo ona to pokazała, że nie wiedziała, co się dzieje z tymi dziećmi. One zastygały w bezruchu, także ich oczy, i czekały, aż tam się coś pojawi. To, co ja zaobserwowałam, analizując te wszystkie zdjęcia, przechylenie głowy w jedną stronę, co potem powoduje, że dziecko ma takie przyzwyczajenie do przechylania głowy, co za parę lat będzie skutkowało bardzo poważnymi migrenami. Zmrużenie jednego oka, i to było naprawdę niesamowite, jak patrzyłam na te fotografie, te dzieci wyglądały jak po narkotykach. Jedno oko zmrużone, opadnięta powieka, to ma ogromny wpływ na to, jak będzie się kształtowała kora wzrokowa. Otwarcie ust, wszystkie te dzieci miały otwarte usta. I tak, broda na dół, język do przodu, no to w języku polskim, no to oczywiście powoduje seplenienie międzyzębowe, ale to, na co zwracam szczególną uwagę, to, że kiedy dziecko oddycha z półotwartymi ustami, oddycha powietrzem nieogrzanym i nienawilżonym, tak jak to się dzieje, kiedy oddycha przez nos. Dlatego kiedy wykładam, to nieustannie piję wodę, żeby nawilżyć gardło. Współczesne dzieci nieustannie chorują na gardło. To wszystko brało się stąd, ale najbardziej mnie zdumiało asymetria kącika ust, które obserwowałam u tych dzieci. Ta asymetria kącika ust pokazuje jakąś dysharmonię w rozwoju tej kory ruchowej, kory mózgowej ruchowej. To myślę, że jeśli słuchacze sobie zobaczą, to wtedy no zrozumieją, jak źle działa na dziecko ekran. I jeszcze jedna uwaga. Przecież mamy całą masę takich niby stymulacji, nie tylko baby first, ale mamy całą masę stymulacji takich, o których się mówi, że to jest terapia. Kiedy dziecko na ekranie wykonuje różne niby zadania intelektualne. To jest tylko wyciąganie pieniędzy od rodziców i wmawianie im przez różne nieodpowiedzialne osoby, że to jest stymulacja rozwoju dziecka. Na przykład z tymi zdjęciami bardzo ciekawe jako trop, być może jako tygodnik odezwiemy się do autorki, bo ja rozumiem też, że ta sesja była też postrzegana przez autorkę, przez tą fotografkę jako element jakiś taki ostrzeżenia, tak, dla Nie, rodziców. nie, ona w ogóle nie miała takich intencji. Ona miała robić tylko fotografie dzieciom. Aha. To było tak zwane przy okazji, jak wiele wspaniałych wynalazków, prawda? Łącznie z wynalazkami radu na przykład. Okej, rozumiem. Czyli później, jak one poszły w świat, to też bez takiej refleksji, jak no co z tego wynika, z tych zdjęć, tak? Ona jest fotografką, ona się tylko zdziwiła wyglądem twarzy tych dzieci. To Aha. mnie zdziwiło. A ponieważ na to natrafiłam, no to Rozumiem. to są moje refleksje, nie jej. Jasne, jasne. Pani potrafiła odczytać ten język i tą mowę ciała. Dobrze, to też, tak jak powiedziałem, bardzo ciekawy trop. Pewnie jakoś nim pójdę w przyszłości. Kolejne pytanie, tym razem o to, co powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, którego tutaj chciałbym to podkreślić, bardzo cenię za podejmowanie różnych tematów niepopularnych w debacie publicznej, na przykład tematu zanieczyszczenia
światłem, ale zdumiał mnie pan rzecznik, kiedy natrafiłem na to, co rzecznik sądzi na temat wprowadzenia ograniczeń smartfonów w szkołach. I tutaj zacytuję: Statuty szkół nie mogą nadmiernie i w sposób nieproporcjonalny ograniczać praw i wolności uczniów. A tak się dzieje, i tutaj znowu cytat z pana Marcina Wiącka. W statutach zdarzają się przepisy ograniczające prawo własności, takie jak całkowity zakaz przenoszenia do szkoły telefonów lub możliwość odbierania uczniom urządzeń elektronicznych. Koniec cytatu. Co pani profesor na to? Też się dziwię, że pan Wiącek poszedł tą drogą, bo to zakaz przynoszenia smartfonów czy posiadania ich, jeszcze raz podkreślam, przy sobie zamiast oddać w sekretariacie czy wychowawcy, to nie jest atak na własność. Dziecko potem dostanie ten smartfon. Chodzi o to, że jeżeli nie pozwalamy dzieciom w czasie lekcji na spacerowanie czy rzucanie długopisem, to także mamy prawo im powiedzieć nie w czasie lekcji i w czasie przerwy, gdzie chcemy, żeby dzieci ze sobą rozmawiały, nie używamy smartfonów i koniec. To jest tylko ucieczka przed jakimś niezadowoleniem rodziców. No to, a rodzice robią dokładnie to samo, kiedy mają ograniczyć dziecku smartfon. To, co mi wielu rodziców powiedziało, kiedy się to udało zrobić, że dzięki temu sami przestali używać smartfonów tak często, jak to się zdarzało wcześniej. Czyli starali się, kiedy dziecko jeszcze nie śpi, kiedy są rozmowy w domu, nie używać. To wpłynęło na jedną i na drugą stronę. No, ale to trzeba wyraźnie powiedzieć, to na pewno nie jest dla rodziców miłe się o tym dowiedzieć, więc dlatego oczywiście tego zakazu nie chcą sformułować. A przecież ja dostawałam wiele listów od rodziców, nawet takich dzieci, których ja nie badałam, tylko to były pytania na naszym forum, którzy mi pisali: ograniczyłem, cudownie, dziękuję, wspaniale, nasza rodzina zaczęła ze sobą rozmawiać. To, co wielu rodziców mi napisało: wynieśliśmy telewizor do piwnicy i nagle zachowanie naszych dzieci się zmieniło. I dzieci przestały zamykać drzwi do swojego pokoju, żeby tylko być ze sobą i ze swoim smartfonem. Ostatnie pytanie, pani profesor. Jakiego ważnego pytania nikt jeszcze pani nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy, i jaka jest na nie odpowiedź? Chciałabym usłyszeć kiedyś takie pytanie: jak pomóc dzieciom w rozwijaniu intelektu i emocji i inteligencji społecznej w cyfrowym świecie? Bo ten cyfrowy świat jest, tego nie zmienimy. I szczególnie moje pokolenie, które uczyło się tego od samego początku i z trudem, moje pokolenie, które bardzo często korzysta, ja bardzo często pytam mojego wnuka 11-letniego, żeby mi pomógł w czymś, jeśli chodzi właśnie o smartfon, to pokolenie musi też nauczyć dzieci, jak żyć w tym cyfrowym świecie. Proszę zobaczyć, jak dramatycznie zmieniły się bodźce społeczne. Wystarczy tylko, że wejdziemy do galerii, gdzie z każdego sklepu płynie inna muzyka, jak to bardzo mocno działa na dzieci. Dzieci są. Mają bardzo problemy duże z uwagą, mają problemy ze słuchaniem mowy, z rozumieniem mowy. I to wszystko bierze się stąd, że mamy tak bardzo dużo bodźców. I teraz my powinniśmy pomóc dzieciom rozwijać procesy uwagi i, jak powiedziałam, nauczyć je czytać, zanim dostaną smartfon i telewizor i komputer. Kiedy rodzice mnie pytają, w jakim wieku można dać dziecku smartfon, to ja mówię: ja nie będę mówiła, w jakim wieku, tylko co dziecko musi umieć, żeby mogło korzystać ze smartfonu.
I my taki projekt przedstawiliśmy także w ministerstwie. Czekamy na spotkanie z panią minister Lubnauer, to będzie pod koniec czerwca, bo chcemy pokazać, jak wczesna nauka czytania i wczesna nauka matematyki metodą Numikon, jak ona zmienia możliwości funkcjonowania dzieci, także tych dzieci, które potem będą korzystały z cyfrowych technologii. Szczególnie teraz musimy jeszcze zadbać o to, żeby dzieci umiały różnicować źródła, z których czerpią swoją wiedzę, bo to, w co potrafią uwierzyć dzieci, to nas nie dziwi, skoro są dorośli, którzy wierzą w to, że Ziemia jest płaska. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Ja pani profesor bardzo dziękuję za odwagę w głoszeniu tych tez i tych poglądów, które dzisiaj pani nam zaprezentowała. Jeszcze dla wszystkich przypomnę, państwa i moim gościem była dzisiaj pani profesor Jagoda Cieszyńska-Rożek, profesor pracująca w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Psycholog i logopeda, dyrektor merytoryczny w Centrum Metody Krakowskiej. Pani profesor, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że takie trudne tematy pan redaktor podejmuje. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!